czym kojarzą mi się wakacje? Z tym, co powiedziałem na samym początku naszego spotkania, drodzy państwo. Ze słońcem, piękną plażą, bezalkoholowym drinkiem z palemką, wypoczywających ludziach, krótkich spodenkach, hawajanaskach na stopach, klapeczkach, takich japoneczkach. No ale Robert Schulz, mój gość, podróżnik, autor bloga Świat na Raty, powiedział, nie, to jest nudne. Ja popatrzę, jak wyglądają trendy, a trendy nie tylko w Europie, ale na świecie się zmieniają. I zatytułuję to tak. Cool vacation? Location? Żartuję oczywiście. Coolcation. Coolcation. Co to jest? Jak kierunek północ może być atrakcyjna na wakacje, mój drogi? No może być, bo oczywiście to, co powiedziałeś, że Wyspy Owcze, że możemy Islandia, mieć... Norwegia, no tak, ale latem? Latem też, bo latem tam jest chłodniej. Wyobrażasz sobie teraz temperatura w Rzymie 40 stopni, 45? O, co to było? Prawda? Ktoś wjechał. Jest bardzo gorąco, nawet nieznośnie. Nawet w Warszawie czy w innych regionach Polski jest bardzo gorąco. Mhm. A kiedy ktoś woli chłodniejsze klimaty, dzień dobry, to właśnie wybiera takie miejsca, które są niezwykle piękne. Islandia, Wyspy Owcze, Norwegia, w ogóle nordyckie kraje, czy część kanadyjska też, bo to jest ogólnoświatowy trend. Kiedy usłyszałeś o coolcation, kiedy postanowiłeś spróbować i ile dni to trwało? Ja wyjeżdżałem w chłodniejsze rejony, kiedy jeszcze nie mówiło się o coolcation, czyli aha, wyprzedzałem te trendy, bo one powstają w głowach marketerów przede wszystkim. Mhm. Ludzie zawsze wyjeżdżali w chłodniejsze miejsca w wakacje, bo na przykład na Islandii można zobaczyć wtedy, można pojechać w dużo więcej miejsc niż zimą. Są wodospady, są cały czas lodowce, są wielkie przestrzenie, jest powietrze, które inaczej pachnie i przede wszystkim jest mało ludzi. Oczywiście mhm. pogoda jest zmienna w tych nordyckich regionach. Nawet na Islandii mówi się, jeśli nie podoba ci się nasza pogoda, zaczekaj 5 minut. W ciągu jednej godziny może być śnieg, może być słońce, może być deszcz, wiatr, wszystko. Nawet na kubkach, na koszulkach jest tarcza zegara z różnymi wariantami pogody, których możesz doświadczyć w trakcie pobytu na Islandii. Robercie, gdzie rozpocząłeś swoją wycieczkę? Bo ja szukając, byłem zdziwiony, że ofertę znalazłem we Francji, na Wyspach Brytyjskich, w Australii. Mhm. Gdzie ty rozpocząłeś konkretnie swoją podróż trwającą 14 dni i czy to, nie wiem jak to można nazwać, piękna łódź, statek, był na takim wypasie, na jakim jest na zdjęciach pokazany? No ja przede wszystkim spełniłem wielkie marzenie swojego życia. Podróżuję ponad 24 lata i mam oczywiście swoje marzenia, których do tej pory nie spełniłem. Mówię o marzeniach podróżniczych, bo inne marzenia także posiadam. Zacząłem moją podróż, moją ekspedycję w Aberdeen, w północnej Szkocji. Wsiadłem na statek ekspedycyjny Ultramarine. To statek, który został zbudowany specjalnie na potrzeby ekspedycji. I jest świetnie wyposażony, jest komfortowy, ma wszystko to, co jest potrzebne, nawet żeby pływać w paku lodowym. To nie jest lodołamacz, ale może pływać w paku lodowym. Pak lodowy to jest taka luźna kra, która, kasza taka na wodzie. Taka kasza na wodzie, ale jeżeli są duże kawałki tej kaszy na wodzie, to może być niebezpieczne dla zwykłych łodzi. Ten statek ekspedycyjny jest na to przygotowany. Dla mnie wygląda jak wycieczkowiec pływający po wyspach Karaibskich. No dobra, niech to będzie połączenie wycieczkowca z prawdziwym statkiem ekspedycyjnym, bo tam są pontony, którymi się wypływa na trekkingi, którymi się wypływa na obserwację ptaków, którymi się wypływa na również na kwestie związane z kajakarstwem, bo kajakarstwo arktyczne to jest w ogóle oddzielna kwestia, którą można uprawiać właśnie w tych miejscach. Niesamowite. Zmarzłeś? Ani razu. Nie, przyznaj się. Naprawdę. Pięknie opowiadasz o podróżach, ale jeżeli słyszę kajakarstwo lodowe, no, mówimy o północy, mówimy o Arktyce, mówimy o tym, że dopłynąłeś na koniec świata, bo wasz statek w trakcie tej wyprawy był chyba
jednostką najbardziej wysuniętą na północ. Na północ. Tego dnia nie było innego statku bardziej wysuniętego na północ. Specjalnie nawet świętowaliśmy na lądowisku dla helikopterów, że udało nam się podpłynąć aż tak blisko. Do bieguna północnego było wtedy już mniej niż 1000 kilometrów, więc naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale to nie jest tak, że tam, gdzie jest Arktyka, jest zimno. Oczywiście jest zimno, ale wszystko zależy od tego, jak się potrafimy ubrać. Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie i ja miałem na sobie warstwy, jeżeli było chłodno, to miałem na sobie bieliznę termiczną, ale często chodziłem w t-shircie, będąc również na pokładzie, bo były piękne, słoneczne dni, w których nie było wiatru, a to wiatr ma tutaj znaczący faktor w tym, czy nam jest zimno, czy nie. Oczywiście miałem czapkę, miałem rękawice, miałem gogle, które były potrzebne, no bo tam słońce operuje jednak inaczej. Miałem dobre buty trekkingowe, ale też miałem kurtkę wyprawową, którą dostałem na statku, bo każdy uczestnik dostaje taką kurtkę wyprawową składającą się z trzech warstw i naprawdę można zachować komfort termiczny i mieć z tego wielką przyjemność. Arktyka kojarzy się z lodem, ze śniegiem, z wodą, z wiatrem, niską temperaturą. Co tam można zobaczyć? No, natura. Natura w swoich pięknych odsłonach. Ja pierwszy raz widziałem niedźwiedzie polarne w swoim naturalnym środowisku. Morsy, wieloryby, foki, renifery, lisy polarne. To wszystko widziałem tam na miejscu. Miałem też aparat fotograficzny, bo na pokładzie to nie jest tylko przepłynięcie, ale to jest też wielka lekcja geografii, natury, geologii, bo na pokładzie jest pełna obsługa, która po całym dniu wyprawowym mieliśmy briefingi i również przed następnymi dniami mieliśmy briefingi, co zobaczymy. My rozmawialiśmy o geologii. Były spotkania z fotografem, był taka ornitolog. Turystyka edukacyjna. Tak, ja wyprawowa, ale z takim walorem edukacyjnym i przez to taka wartościowa, bo uczysz się o historii tego miejsca, o naturze, o ekologii, o różnych uwarunkowaniach, które później układają ci w całość w głowie to, czym jest Svalbard, archipelag Svalbardu, czym jest północna część Europy, morze północne z jego całym bogactwem, czy morze arktyczne, czy te rejony północne, one ustawiają cię również w takim szeregu osób, które kochają naturę. I ja uwielbiam podglądać naturę, uwielbiam, kiedy natura maluje, kiedy, bo ona robi to najlepiej. Kiedy widzisz niedźwiedzia polarnego idącego po krze lodowej, widzisz szczyty górskie pokryte śniegiem, lodowce, no to widzisz, jak może być pięknie. I czy z racji tego, że trwał dzień polarny, czyli przez 24 godziny było jasno, lepiej dostrzegałeś, albo czy w ogóle dostrzegałeś, czy można to dostrzec, te zmiany klimatyczne, o których tak dużo i często mówimy? O zmianach klimatycznych rozmawialiśmy dużo na pokładzie. Ja w ogóle byłem jedynym Polakiem na pokładzie, co było też ciekawe. I wymieniałem się doświadczeniami z osobami ze Stanów Zjednoczonych, z Nowej Zelandii, z Kanady, czy z Gwatemali na przykład. I rozmawialiśmy o zmianach klimatycznych, które wszyscy dostrzegamy. Nie podpłynęlibyśmy w tym okresie roku tak daleko na północ, gdyby nie zmiany klimatyczne. Bo do tej pory tam byłaby czapa lodowa. Tam byłaby czapa lodowa, skuty lodem północna część Svalbardu, a my przecież zostawiliśmy za sobą Svalbard i popłynęliśmy jeszcze bardziej na północ, co do tej pory było niemożliwe, ale teraz jest. I to jest ewidentnie efekt zmian klimatycznych. A jak zareagował twój organizm przez 2 tygodnie? No nie było ciemno. No nie po było. Prostu. Ja, żeby zasnąć, muszę mieć ciemno i cicho. I musiałem zasłaniać. Dobrze, że były takie ciężkie zasłony, a to przewidzieli organizatorzy, że imitacja nocy. Że taką imitację nocy trzeba zorganizować, bo 24 godziny światła słonecznego to trochę nasz organizm wprowadza w błąd i nie wie, jak reagować, kiedy odpocząć. A to jest bardzo ważne, żeby organizm
nauczyć takiego reżimu. Jest dzień i jest noc. Organizmowi jest to potrzebne. Więc ja się kładłem regularnie spać, ale musiałem zasłaniać te zasłony. Wstawałem, żeby nagrać w środku nocy, na przykład o trzeciej. Tak wygląda jest jasno. Trzecia. Tak. Ale to każdy dzień to było oddzielne doświadczenie. Każdy dzień to były emocje, które można było poczuć. My się dzieliliśmy przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji tymi emocjami, bo codziennie dwa razy co najmniej wypływaliśmy na trekkingi, na obserwacje ptaków, czy właśnie kajakami. To było niesamowite wrażenie. Czy śmiało to już możemy nazwać turystyką ekstremalną? Myślę, że to jest forma turystyki ekstremalnej. Dobra nazwa, tak, bo wychodzimy ze strefy komfortu, bo jesteśmy w rejonach, które są niezeksplorowane. Na przykład na wyspie Jan Mayen, która jest niedostępna, bo tam jest baza NATO, mówię o bazie Meteo, i wiele jeszcze innych miejsc. To są miejsca totalnie niedostępne dla takiego cywilnego turysty, ale przy zorganizowanej formie, jaką był ten rejs ekspedycyjny, można być właśnie w takich ekstremalnych miejscach. Ile trwało przygotowanie, nie wiem, pakowanie się, uczenie się tego wyjazdu? No bo tak brzydko mówiąc, dzisiaj decyzja, kupię bilet, jutro wylatuję, jest chyba mało prawdopodobne. No, w moim przypadku nie. Mówimy o człowieku, który ma 24-letnie doświadczenie w podróżowaniu po świecie. Tak, ja tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ja się rozpakowywałem. Ja się przepakowuję. Wersja letnia albo zimowa. Tak. Są również ekstremalne sytuacje w moim wydaniu i to było na przykład tak, że kiedyś wróciłem z Seszeli, a dwie godziny później już byłem w samolocie do Andory na narty, więc jeden i drugi klimat nie jest mi obcy. A taki normalny, słaby podróżnik jak ja. Myślę, że jak dam ci moją listę do pakowania, to spakujesz się w ciągu kilku godzin i będziesz miał wszystko to, co jest potrzebne. Wyczuwasz trendy, zmieniające się trendy w Europie i na świecie. A jak my, Polacy, reagujemy, jak słyszymy kierunek północny latem? Coraz lepiej. Powiem szczerze, że mam wiele zapytań od osób, które chcą spróbować czegoś innego, bo do tej pory właśnie było to, o czym mówiłeś. Klapki, drink bezalkoholowy z palemką, bermudy i tak dalej. I to było coś, czego my potrzebowaliśmy. Ale dostrzegamy, że wypoczywamy w takich miejscach, w których jest chłodniej, w których nie ma ludzi, w których możemy obcować z naturą na zupełnie innym poziomie. No właśnie o to chodzi. I to jest nam potrzebne. My potrzebujemy wyciszenia, potrzebujemy oczyszczenia głowy. A w tych nordyckich kierunkach wychodzi to naprawdę zdecydowanie lepiej niż w zatłoczonych kurortach gdzieś. Wyczyścimy głowę, to na pewno, Robercie. A na jakim poziomie wyczyścimy konto? No tak. I to jest ważny aspekt. Było fajnie, a zrobiło się trochę mniej. Nordyckie kierunki są zdecydowanie droższe. Wiadomo, Skandynawia, Islandia, Norwegia, no to są drogie kierunki. Oczywiście można po nich podróżować taniej, mając kampera, mając namiot, czy w innej formie. No ale jak chcemy tak na wypasie, tak jak ty, podróżować naprawdę bezpiecznie, komfortowo, 2 tygodnie to koszt? Koszt na przyszły sezon takiej samej trasy, którą ja zrobiłem, to około 10 tysięcy euro od osoby. Zacnie, ale w tym... A dobrze karmią? Bardzo dobrze. Jest gwiazdkowy szef Michelin na pokładzie, szef kuchni, który pochodzi ze Szwajcarii. Ale w tym mamy wszystko. W tym mamy noclegi, w tym mamy wszystkie aktywności. Nie trzeba za nic więcej płacić. Jedzenie, napoje. Wszystko to jest w cenie tego... A można ze sobą zabrać wędkę? No bo jest cały dzień jasno. Jest trochę czasu. Ja jestem pasjonatem. Nie praktykuję, ale uwielbiam od czasu do czasu posiedzieć nad wodą, a w takim klimacie chłodnym, czy to jest zabronione? Myślę, że jest to do zrobienia. Ja dopiero uczę się wędkowania. W listopadzie będę chciał złapać swojego pierwszego marlina i na Mauritiusie. Masz rozmach, wiesz? Ja mówiłem o płotce w rzece na Warmii, na przykład w Łynie. No, ale to jednak coś trochę innego. Trochę inne mamy pojęcie, no dobrze, postrzeganie. No, ale można spróbować połowić ryby również na pokładzie takiego
statku, a na pewno można to robić w Norwegii, na pewno można to robić w Szwecji, w Finlandii czy na Islandii. Wszystkie aktywności takie właśnie związane z naturą czy z obcowaniem z naturą można sobie zrealizować, wymyśleć. Robert Schulz, podróżnik, autor bloga Świat na Raty, no poszedł na grubo. Podróżuje w każdej formie, czasami piechotą, stopem, samolotem, wszystkim kamperem, teraz popłynął. Miliony monet, no ale czasami trzeba wydać, żeby zobaczyć naprawdę bardzo ciekawe. Widzisz, ja robię tak, że zarabiam pieniądze na tym, żeby organizując podróże innym, żeby później wydawać na moje prywatne podróże. Tak już mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Łukaszu, Sąsiarka, tak, jak zawsze. Dziękuję bardzo, raz jeszcze. I do zobaczenia. Wieczorem. Dziękuję, naprawdę. Świetna wycieczka na północ, na taki nieoczywisty kierunek.